Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą weekendową, czyli na najbliższe 48 godzin. Karta ta jest przeznaczona na weekend. Pierwszy, drugi czerwca 2024 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was na ten konkretny czas, na te konkretne dni. No i kochani, 100 lat, 100 lat wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą urodzinki w nadchodzący weekend. Wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Niech Wam się darzy, kochani, niech się spełniają Wasze marzenia. Życzę Wam też cudownego świętowania. No i przy okazji, skoro dzisiaj pierwszy czerwca, Czyli Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci, duży ich, mały, dużych i małych. E, wszystkiego, wszystkiego co najlepsze, kochani. E, zadbajcie trochę o to swoje wewnętrzne dziecko, bo ono też czasem potrzebuje odrobiny zabawy. No i kochani, karty na dzień dobry nam same wypadły. Może tego nie widzieliście, bo spadły trochę z boku, ale uwierzcie mi, że one same wyleciały, więc bierzemy je. A dzisiejszymi kartami na dzień dobry są Dwójka Kielichów i Siódemka Pentakli. Ależ piękna energia. Kochani, energia partnerstwa, inwestycji. Stabilizacji, poznania kogoś też konkretnego, kto zostanie w naszym życiu na dłużej, więc zapowiada się bardzo, bardzo, bardzo ładny weekend. Dla osób, jakby to powiedzieć, może przejdę od razu do setna. Kochani, jeśli chodzi o sprawy biznesowe, sprawy zawodowe, zdecydowanie możemy liczyć dzisiaj i jutro, tak, w ten weekend, na świetną współpracę z innymi ludźmi. Czy to będą osoby, z którymi już współpracujemy, czy to będą jakieś nowe osoby, które pojawią się w naszym życiu, w naszej przestrzeni, zdecydowanie możemy liczyć na na coś co przyniesie świetne owoce w przyszłości. Jest to rodzaj partnerstwa, który jest stabilny, który, który przynosi właśnie wspólną pracę, wspólne projekty i zdecydowanie otwiera nas na nowe możliwości. Więc jest to ktoś, komu możemy zaufać i z kim naprawdę będzie nam się dobrze współpracować. Wygląda na to, kochani, że Możemy liczyć właśnie na jakieś korzystne kontrakty, możemy liczyć na jakieś fuzje, możemy liczyć też na pomoc innych w rozbrajaniu jakichś tam problemów, trudności w ten nadchodzący weekend. Więc też bądźmy otwarci na pomoc innych, bądźmy otwarci, żeby pomagać innym. No i też nie bójmy się prosić o pomoc, bo zdecydowanie tutaj otrzymamy um, jakieś wsparcie, jeżeli tylko będziemy um, go potrzebować. Dobry czas, żeby poradzić się jakiegoś specjalisty, poradzić się jakiegoś eksperta, poprosić kogoś o um, um, znalezienie jakiejś odpowiedniej drogi, kochani, jeśli chodzi o inwestycje, jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o rozwój firmy, jeśli chodzi o założenie firmy, bo zdecydowanie taka współpraca przyniesie Wam dobre korzyści na przyszłość i też dobre takie ziarna zasiane na przyszłość, więc nawet jeżeli sami gdzieś tam będziecie coś później robić, to rady, które uzyskacie w ten weekend na pewno przyniosą e, pozytywne skutki e, w niedalekiej przyszłości, więc bądźcie otwarci na tą współpracę. Kochani, no jeżeli chodzi o partnerstwa, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju partnerstwa, które już istnieją, czy to romantyczne, czy to jakieś przyjacielskie, no tutaj, kochani, możecie liczyć na obfitość na zaangażowanie i naprawdę na e, cudowne chwile we dwoje. Jeśli jest to miłość romantyczna, kochani, może tutaj się coś fajnego rozwinąć. Szczególnie dla młodych związków, dla świeżych związków e, jest tutaj energia przejścia w taką energię stabilizacji, coś może się totalnie przetransformować u was. E, możecie liczyć na zaręczyny, możecie liczyć na ślub, możecie liczyć na zamieszkanie razem, a zdecydowanie możecie liczyć na wyznanie, które będzie miało na celu e, przekazanie wam informacji że ta osoba myśli o was poważnie i pragnie z wami czegoś więcej więc yy, fajna energia <grytania> dla osób które już są w długoletnich związkach yy, które już są długo długo ze swoim partnerem z siódemką pentakli kochani yy, myślę że możecie liczyć na Umocnienie tej relacji, możecie liczyć na jakieś plany na przyszłość, możecie właśnie coś kochani nie wiem, inwestować w coś, co zawsze było waszym jakimś takim marzeniem. Dla części z Was, kochani, nie wiem, tak patrzę na tych siedmiu tutaj krasnoludków, może dojść do powiększenia rodziny, może się, możecie dowiedzieć się, że jesteście w ciąży i tutaj trzeba będzie gdzieś tam bardziej zadbać o siebie, o swoją przestrzeń. Ale, kochani, wydaje mi się, że czekają was tutaj bardzo, bardzo jakieś takie fajne chwile, nawet w takim życiu codziennym, bo 7. Pentakli czasami mówi o takim życiu codziennym, codziennych obowiązkach, sprzątanie, gotowanie, pranie, jakieś nie wiem, grabienie liści na ogrodzie, czy plewienie teraz właściwie, bo grabienie liście to może bardziej na jesień, chociaż u mnie to cały czas te liście są na ogródku, e, ale ogólnie takie codzienne, codzienne sprawy, nawet robienie zakupów, pójście gdzieś razem, to spędzicie je po prostu we dwoje. Dzisiaj zdecydowanie możecie liczyć, dzisiaj i jutro, na pomoc partnera, wsparcie partnerki, właśnie w tych takich codziennych obowiązkach. I myślę, kochani, że. E, przy takich codziennych obowiązkach też bardzo mocno się tak zbliżycie do siebie, bo tutaj będziecie się fajnie uzupełniać. Też, kochani, wszystko automatycznie będzie szło szybciej, sprawniej, lepiej, więc będziecie mieć też taką przestrzeń, żeby zjeść wieczorem wspólnie kolację, pójść na spacer albo po prostu miło spędzić czas. Więc, kochani, tutaj bardzo dużo tej współpracy i takiej wzajemności w dniu dzisiejszym, jak najbardziej możecie na to, możecie na to liczyć. Tak samo, kochani, w przyjaźniach i w takich rodzinnych sprawach możecie liczyć Liczyć tutaj na pomoc swoich dzieci. Możecie liczyć na wsparcie, właśnie przyjaciół, osób, z którymi macie do czynienia. Ktoś może wam tutaj. Um... Przedstawić informacje nawet, że, że się zakochał, możecie otrzymać zaproszenie na ślub. Dla części z was mogą to być jakieś um, informacje dotyczące, że ktoś się przeprowadza do jakiegoś miejsca, zmienia pracę. Także możecie też liczyć tutaj na dobre wiadomości od przyjaciół, od rodziny, od bliskich osób, które zdecydowanie będą takie bardzo e, korzystne. E, Siódem pentakli, kochani, e, możecie też się dowiedzieć, że. Ktoś w coś zainwestował wcześniej i teraz to przynosi jakieś owoce w jakiś sposób. I będzie, będzie czas na świętowanie, będzie czas na celebrację e, I kochani, e, takie słowa uznania wobec tej osoby, e, że, że udało się, że, że jest super. Oczywiście w drugą stronę, jak najbardziej to samo, może Wy będziecie chcieli tutaj się czymś pochwalić i kochani, zyskacie to uznanie właśnie ze strony innych. Dla części z Was może szykować się też, e, tak patrzę, jakieś spotkanie, trochę niespodzianka e, możecie usłyszeć, że no, że właśnie, że, że tu jakieś czyjeś marzenie się spełnia, albo że doszło do jakiegoś uleczenia. Um, hmm takie też mi przychodzą informacje, że ktoś może Wam powiedzieć, że pracuje nad swoim związkiem, że myśleliście, że jakiś związek już wisi na włosku, że już jest po ptakach, że tak powiem, że ktoś tu się będzie rozwodził, rozstawał, a tymczasem usłyszycie właśnie wiadomość, że ktoś daje sobie kolejną szansę i że te osoby starają się po raz kolejny, że tak powiem, zawalczyć o swój związek. Oczywiście kochani, to też możecie być Wy, jeżeli na przykład Wasz związek też już gdzieś tam się nie układa z partnerem, z partnerką, yy, możecie uświadomić sobie, Właśnie w jakiejś takiej codzienności, że w sumie to jesteście kompatybilni, że, że dużo was łączy, że gdzieś tam uczucia jeszcze nie umarły i możecie stwierdzić, że nie, że jeszcze chcemy sobie dać jedną szansę i spróbować po prostu i zobaczyć, dokąd nas to doprowadzi. I myślę, że to będzie bardzo, bardzo dobra decyzja. Kochani, jeżeli jesteście singlami, no dzisiaj możecie liczyć na poznanie kogoś szczególnego. Możecie poznać tą osobę wśród przyjaciół, wśród znajomych, na jakimś wyjściu, może kochani też w pracy, Albo na jakichś warsztatach, studiach, nie wiem, jeśli właśnie, nie wiem, macie jakiś zjazd czy coś w tym stylu, ale kochani, też właśnie tak jak powiedziałam, w gronie znajomych albo przy jakimś spotkaniu właśnie ze znajomymi. Możecie poznać właśnie jakąś ciekawą osobę, która będzie Wami zainteresowana i którą zdecydowanie Wy się zainteresujecie. I może być to takie. No, może być to relacja, która faktycznie tutaj coś zakiełkuje i w przyszłości przyniesie owoce. Więc bądźcie, kochani, na to otwarci. Bądźcie, bądźcie otwarci na wszelkiego rodzaju partnerstwa, nowe osoby, które będą wkraczać w Wasze życie, bo ten weekend zdecydowanie właśnie jest pod znakiem partnerstwa i pod znakiem miłości. I, ta, i to takiej, która właśnie, tak jak mówię, zapuszcza korzenie. Yy, może nie jest to coś, co od razu się dzieje. Nie będą to jakieś współprace, które od razu będą takie, wiecie, wow, szałpa. I nie wiadomo co, trzeba będzie dać temu troszeczkę czasu, troszeczkę cierpliwości, troszeczkę energii włożyć, ale jednak jest to coś, w co warto zainwestować, bo to jest konkret, to jest coś, co naprawdę przyniesie w przyszłości owoce i będzie stabilne i będzie takie naprawdę perspektywiczne. Bo widzicie, kochani, na spodzie mamy śmierć, czyli coś się kończy, coś się zaczyna i to będzie, kochani, happy end, bo zaraz za śmiercią jest świat, czyli karta. Karta happy endów, karta właśnie sukcesu, karta szczęśliwego zakończenia. E, także tutaj jakaś wewnętrzna transformacja też może przynieść transformację na zewnątrz. Transformacja związku, właśnie poznanie kogoś, nawiązanie jakiejś współpracy. Dla części z Was może to być współpraca z jakimiś firmami zagranicznymi, e, albo właśnie z jakąś osobą z zagranicy. Dla części z Was, kochani, to może być planowanie jakiegoś wyjazdu, podróży, przeprowadzki do nowego domu. Ale, kochani, no zdecydowanie kierujcie się tutaj intuicją. E, dużo rzeczy może być takich metafizycznych, takich na poziomie duchowym, na Spotkanie pewnych osób, poznanie pewnych osób może być takie wow, będziecie czuli to wewnątrz siebie bardzo mocno. No i kochani, Arkan Wielkich ciąg dalszy, mamy gwiazdę, czyli uleczenie, ale też spełnienie marzeń, sięgnięcie gwiazd, także wszelkiego rodzaju właśnie współpraca, kontrakty z innymi, partnerstwa, relacje przyniosą nam jakieś spełnienie marzeń, przyniosą nam wzrost, ponieważ będą to partnerstwa nam przeznaczone, przeznaczone. kochankowie, tu są bratnie dusze, tu są bliźniacze pominięte, tu są relacje karmiczne, tu są relacje, kochani, które są bardzo, bardzo zbalansowane. I oparte na miłości, na wzajemności i zrozumieniu. I jeszcze, kochani, wam pokażę tylko to słońce, szczęście, radość, sukces. Więc dzisiaj możemy liczyć naprawdę na cudowne rzeczy. Jeszcze druga kielichów nas spodzie, czyli to świętowanie, właśnie friendship, czyli widzicie znajomości, szczęście, społeczeństwo, budowanie jakiegoś społeczeństwa. Więc te relacje będą dla nas ważne w ten weekend. Skupmy się na nich, dbajmy o nie, rozwijajmy je no i otwierajmy się też na nowe, bo. Bo kochani, no właśnie widzicie, no sześć arkan wielkich na spodzie, więc e, mogą przynieść totalną zmianę w naszym życiu, totalną transformację i będzie to naprawdę cudowna transformacja, taką na którą czekaliśmy nasze marzenie, nasze spełnienie, nasz sukces, nasze szczęście. Więc nie wiem jak Wy, ale ja przyjmuję całym sercem. Wszystkiego dobrego kochani, pięknego weekendu Wam życzę, e, dbajcie o siebie i widzimy się oczywiście za niedługo. <laughs> Buziaki, pa pa.